Witam Państwa serdecznie. Dziś rozmawiać będziemy z Państwem Panem Antonim i Panią Kazimierą Bujalskimi. Rozmowa nasza będzie z okazji 60. rocznicy zakończenia wojny światowej. Rozmawiać będziemy z ludźmi, którzy tę wojnę przeżyli i bierali w niej udział. Panie Antoni, proszę powiedzieć, ile Pan lat miał, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa? Kiedy rozpoczęła się druga wojna światowa, ja miałem lat 13. A jak potoczyły się pańskie losy po rozpoczęciu się wojny? Pan trafił do wojska. Kiedy to było? Kiedy to się stało i w jaki sposób? W 1944 roku w sierpniu trafiłem do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego na Majdanek, gdzie stacjonował trzeci zapasowy pułk piechoty. I to jest początek mojej drogi w mundurze żołnierza polskiego. A z jakiego regionu pan pochodził przed wojną? W jakiej miejscowości pan mieszkał? Z Kresów Wschodnich. Mieszkałem na wsi, tuż przy granicy polsko-radzieckiej, na Wołyniu. A pani Kazimiera, pani w jakiej części Polski mieszkała przed wojną? Na Mościu. I państwo się znali przed wojną? Nie, nie. Spotkaliśmy się w wojsku. No i później po zakończeniu wojny mieszkaliśmy w Warszawie tam. A zanim przejdziemy do zakończenia wojny, ile lat pani miała, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa? No, w szóstej klasie to musiałam mieć 13 lat. I jak to się stało, że pani trafiła do wojska? Bardzo chciałam. Bardzo chciałam iść do wojska. I skoro weszło do nas Wojsko Polskie i Radzieckie, poszłam do WKR-u. Zameldowałam się tam, że chcę iść do wojska. Popatrzyli, zmierzyli, zważyli i poszłam. A proszę mi powiedzieć, jaki stopień wojskowy pani uzyskała? Podporucznik. A gdzie pani trafiła później, kiedy już odłączyli od rodziny, jak już pani w wojsku była? No więc przez chyba 2 czy 3 miesiące byłam w Zamościu, w Koszarach. A później no chyba za kilka miesięcy dołączyłam do waszej jednostki, bo było takie... Tak, to po zdobyciu Warszawy to już było takie, naszą jednostkę rozwiązali i przekazali nas do jednostki, w której poznałam męża. Więc pan Antoni w jednostce wojskowej w Warszawie był. Tak, ja trafiłem już z Majdanku, z trzeciego zapasowego pułku trafiłem do tak zwanego samodzielnego batalionu budowy mostów pierwszej armii. To była jednostka typowo saperska i to tu przeszedłem szlak bojowy poprzez Lublin, Warszawę, od zdobycia Warszawy, zaczynając tak z poważniejszej historii, poprzez Wał Pomorski, później poprzez forsowanie Wisły, przepraszam, Odry, aż do Berlina. Po zdobyciu Berlina jeszcze trafiliśmy aż do miejscowości Frizak nad Labą. A proszę mi powiedzieć, od momentu, kiedy państwo się poznali w Warszawie, już później wasze losy toczyły się jednocześnie w tym samym kierunku, czy jeszcze byliście państwo rozdzieleni? Jeszcze obecna żona trafiła do mojej jednostki w chyba... lutym 45 roku i dalej już razem z tą jednostką przeszliśmy i to było pod Warszawą. Pod Warszawą, właściwie tak, pod Warszawą trafiła, bo tam jednostka stacjonowała po zdobyciu Warszawy i z Warszawy szlak ten przemierzaliśmy aż do Berlina. A może teraz pani mi powie, jak to się stało, że państwo się poznali? I
Nasza jednostka była rozwiązana, skierowali nas właśnie do tej jednostki pod Warszawą, do ich jednostki i kwaterowałyśmy z koleżankami na wiosce. No i pewnego dnia siedzimy sobie, rozmawiamy i przychodzi mój mąż obecny, jeszcze jakiś żołnierz, nie pamiętam już dobrze. Zabiera nas do sztabu. No i tam w sztabie zostałam w czwartej kompanii zmotoryzowanej, tak, bo tam były te. A później już do końca. Do końca. A jak pani wspomina zakończenie II wojny światowej? No niestety nie byliśmy. Nasze jednostki nie brały udziału w defiladzie w Berlinie, ale byliśmy, widzieliśmy to wszystko. Wielkie szczęście. No na pewno wielka radość. Później jeszcze byliśmy trochę w tym wojsku. Dodam tu tak, że jednostka stacjonowała akurat na przedmieściach Berlina, bo tam, jak mówiłem, z Nadlaby. Cofnięto nas z powrotem do Berlina i w Berlinie w tymże samym czasie odbywała się słynna defilada wojsk alianckich, polskich, polskich, angielskich i amerykańskich na Unter den Linden. Bardzo tego, tam byli ci trzej przywódcy. Stalin był zaraz. Roosevelt, który później zmarł, tak? I przedstawiciel, i Churchill. A my tam byliśmy. Dobrze. Na osłonie. A proszę mi powiedzieć, jak się potoczyły państwa losy już po zakończeniu wojny światowej? Jak to było, jak się zabieraliście państwo do życia dalej? Jednostka wróciła do Warszawy, stacjonowaliśmy w Warszawie, właściwie najpierw to wtedy się nazywało pod Warszawą, bo to pomiędzy dzielnicą obecną Włochy a Okęcie, a następnie przeniesiona została do Warszawy i krótko później została rozformowana jednostka. Mnie przekazano do innej pracy, pracowałem w jednej z instytucji centralnych w Warszawie, tak zwanym Wojskowym Instytucie Geograficznym, później w Ministerstwie Obrony Narodowej, a żona w 1947 roku została przeniesiona do rezerwy, zdemobilizowana i została w cywilnych ciuchach domu. A jak to się stało, że państwo trafili do Jasienia? O, to dużo. Mieszkaliśmy parę lat w Warszawie, później w Brzegu, później nad Odrą, później w Głogowie. Coraz bliżej granicy. I tak coraz bliżej. Mieszkaliśmy w Zielonej Górze, później w Lubsku parę ładnych lat, no i teraz w Jasieniu. To już z charakteru pracy naszej zawodowej, cywilnej. Przecież ja pracowałem w administracji w Lubsku. Później, po przeniesieniu mnie już do rezerwy, również w 1953 roku, no a następnie ostatnio karierę cywilną to odbywałem jako naczelnik miasta w naszym mieście Jasień. A jakie są teraz odczucia państwa w związku z tą rocznicą, jaką odbywamy, czyli z zakończeniem wojny światowej? Tego się nie da opisać. Dla nas to jest rzecz niezapomniana. Trzeba to przeżyć. Ogromna była radość chwili, kiedy to się dowiedzieliśmy dosłownie w nocy. Trudno określić czas, kiedy to jakoś dotarła, jak to się mówi, plotkarską wiadomość, że wojna skończona, że podpisany został akt kapitulacji. Każdy strzelał, z czego miał. I co miał, to strzelał i hałasował, jak to się mówi. To była ta radość tego. Chwilowa. No a z kolei, no to wiadomo, jak to żołnierz każdy, jednostka otrzymała następne zadania,
marszem zwiniętym. Dojechaliśmy aż do Warszawy i znowuż trzeba było organizować z kwatery, organizować całą jednostkę, która mogłaby jakoś być zabezpieczona już w czasie pokojowym. A co państwo uważają o wypowiedzi prezydenta Rosji Putina? W Rosji się odbywała teraz wielka huczna impreza. Co pani o tym myśli? Moim zdaniem to Putin się nie popisał, nie uznając naszego wojska, że nasze wojsko pomagało, że to była największa właściwie armia, która pomogła w zdobyciu Berlina i w ogóle. Nie uważa pani, że to niezauważenie Polski było celowe? Ja uważam, że celowe. A co pani myśli o wizycie prezydenta naszego Aleksandra Kwaśniewskiego? Czy powinien był jechać za granicę? A pojechać to chyba dobrze zrobił, że pojechał. Ale że Putin nie zachował się tak, jak powinien, to też to jest moje zdanie, że nie zachował się tak, jak powinien. Pani swoje przeżyła, więc pani może powiedzieć na ten temat. Jednak był uznać nasz udział. A co pan myśli na ten temat? Przecież wiemy o tym, że Armia Polska była jednym z głównych uczestników walki o rozgromienie faszyzmu niemieckiego. Pierwsi zdobyliśmy przecież Berlin. Pierwsi podpisywaliśmy, znaczy jako Polacy, a w tym i żołnierze polscy, właśnie akt kapitulacji. I te obchody rocznicowe, a w szczególności tak wielkiego jubileuszu jak 60. rocznica, powinny być zauważone przez cały świat, a w tym i naszego, nazwijmy, sojusznika, bo to rzeczywisty był w czasie wojny sojusznik, to właśnie Armia Radziecka, Armia Czerwona. I prezydent, mimo sprzeciwów politycznych, powinien był jechać po to, żeby pokazać, że Polacy istnieją, że Polacy coś znaczą w zwycięstwie tym, które obchodziliśmy rocznicę. No a że polityka jest taka, która okazało się niesłuszna i nieprawdziwa, bo Putin nie miał racji, pomijając nas, a wymieniając takich jak, powiedzmy, antyfaszystów albo antyfaszystów włoskich, bojowników włoskich, chyba nasza armia wielotysięczna była... Zasłużyła sobie na choćby słowa uznania, podzięki, zrozumienia, że to myśmy przecież rozgromili w sumie potęgę totalitaryzmu faszystowskiego. Nie oceniam spraw powojennych, politycznych. To są inne zupełnie sprawy, które nie mają związku z samą 60. rocznicą. Widziałam państwa odznaczenia. Czy mogliby państwo powiedzieć, za co te odznaczenia i co one oznaczają? To jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Najwyższe odznaczenia, które posiadam i ja, i żona, za pracę zawodową i społeczną już w okresie powojennym. Inne odznaczenia to są odznaczenia bojowe. W tym wypadku u żony mamy medale pamiątkowe takie jak tak zwany medal zwycięstwa, medal za udział w walkach o Berlin, medal za udział w walkach o Odrę, Nysę i Bałtyk, za Warszawę, dwa radzieckie zwycięstwa i wolności. I tak samo tutaj, bo przecież wszystkich nie ma potrzeby wymieniać chyba. Takie jedno z ciekawych powojennych odznaczeń u żony, już w pracy cywilnej otrzymała medal za, tak nazywa się ten medal, za zasługi w obronności kraju. U pana tych medali jest więcej, możemy o komentarz? Też podobnie, tak samo medal Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, dwa medale bojowe
srebrny i brązowy medale zasłużonym na polu chwały. Są to medale w kolejności następnej jak krzyże walecznych dawane w czasie działań wojennych. Te same pamiątkowe medale za Odrę, Nysę, Bałtyk, Berlin. I najciekawsze, może nie najciekawsze, dla mnie najbardziej wartościowe odznaczenie to jest krzyż partyzancki za jako żołnierzowi Armii Krajowej otrzymany został, nadany został przez Radę Państwa. Krzyż jeszcze, brązowy krzyż zasługi, też bardzo miłe odznaczenie dla mnie osobiście, gdyż jest to jeden z najniższych krzyży, czy jedno z najniższych odznaczeń pokojowych i nadaje się właściwie tylko za pracę zawodową w czasie pokoju, ale ten krzyż został nadany jeszcze w czasie działań wojennych, wtedy, kiedy byłem w służbie, krótko po forsowaniu Odry, po otrzymaniu tych dwóch odznaczeń bojowych, brązowej i srebrny krzyż, medal zasłużonym na polu chwały, w tymże samym dniu, nie w tymże samym, w tymże samym mniej więcej czasie, nadany został ten krzyż brązowy zasługi. Tu jako ciekawostka mogę dodać o jednej sprawie. Te dwa medale, brązowy i srebrny medale zasłużonym na polu chwały, zostały nadane z odstępem dosłownie dwóch dni między tami, powiedzmy w środę i w czwartek, tam w czasie po forsowaniu, czy w czasie forsowania Odry. Z tym, że ten medal mnie nadano w czasie wojny, w czasie działań, tam na gorąco, odwrotnie. Brązowy ten medal został nadany na gorąco w czasie działań wojennych, w czasie forsowania Odry, a medal drugi, srebrny wyższego stopnia, jak już podałem, w dwa dni później ten został nadany, ale wręczono mi długo po wojnie, około 50, nie pamiętam, trzeba by zobaczyć w aktach, około 50 roku na specjalne wezwanie ministra obrony narodowej. Wtedy mi wręczono ten proszę jeszcze raz powiedzieć, który z medali odznaczeń ma dla pana największe znaczenie i dlaczego? No ja już chyba podkreślałem, chyba krzyż partyzancki. No bo to jeszcze, jak to się mówi, nie byłem żołnierzem, a byłem dzieciakiem. No bo to były lata 44-45. Proszę mi powiedzieć, a jak to się stało, że są państwo małżeństwem? Kiedy pobraliście się? Poznaliśmy się, jak ja przyszłam z mojej jednostki do jego jednostki. Do Warszawy. I od pierwszego wejrzenia. Czy jeszcze w czasie wojny państwo się pobrali, czy już po wojnie? Nie, po wojnie. Po wojnieśmy się poznali, ale byliśmy cały czas. I w którym roku był ślub? Ślub? W 46. I tak, w lutym, 26 lutego w Zamościu. Czy są jakieś owoce tej miłości i małżeństwa? Naturalnie, jest trzech synów. Czy mieszkają tutaj gdzieś blisko państwa, czy rozjechali się? Dwóch mieszka w Jesieniu, jeden w Żaganiu. Średni syn mieszka w Żaganiu, najstarszy i najmłodszy mieszka... przepraszam, już mi się wszystko pomyliło. Średni syn mieszka w Żaganiu, a najstarszy i najmłodszy tu w Jesieniu. Blisko rodziców. Urodziło w Warszawie, a jeden w Zielonej Górze. Może te. Aha, czy już tutaj jak się państwo osiedlili, a rodzinę założyli, czy dużo wcześniej? Nie, to
po kolei, od początku, od Warszawy. No i w 1946 roku urodził się pierwszy syn przecież. Także szybko zaczynaliśmy. Ślub i od razu owoce. Tak jest. No. A poznaliśmy się, tak jak już ona mówiła, w jednostce. Cały czas byliśmy razem, no a dopiero po zakończeniu wojny, kiedy już zaczęło się życie własne, wtedy pobraliśmy się w Warszawie w czasie pełnienia służby. Jeszcze we dwoje w mundurach braliśmy ślub. I do tego trzech synów. Tak, tak. I do tego trzech synów mamy, a z kolei chcę powiedzieć, że właśnie 26 lutego w przyszłym roku chcemy jeszcze uczcić jubileusz drugi 60-lecia, no bo dzisiejszy jubileusz, o którym mówiliśmy, zakończenia wojny, a tutaj zakończenia chyba i miłości. To dlaczego zakończenia? Rozpoczęcie. No bo jak inaczej to można nazwać? Już wtedy, już w tym wieku, po 60 latach to można... No, nie o zakończeniu myślę. Proszę mi powiedzieć, a jak synowie, czy któryś poszedł w ślad rodziców, bo teraz dużo zostaje jako zawodowi służbiści, czy któryś w wojsku? Nie, znaczy syn, który studiował, był w wojsku tylko miesiąc na takim przeszkoleniu, a dwóch synów nie było w ogóle w wojsku. Jakoś im umknęło. Rodzice odrobili. Ze względu na stan zdrowia, obydwaj. I Szymek, i te. Akurat reumatyzm go chwycił i nie wzięli go. Uznali, że... Czy doczekali się państwo wnuków? Tak, już i prawnuków mamy. A dużo się tego uchowało? Wnuków musiałabym policzyć. Wnuków mamy 5, tak? I prawnuków 3. 2 dziewczynki i chłopiec. Jeśli chodzi o prawnuki. Zadowoleni dziadkowie? Zadowoleni. Czekają na więcej? To już będzie zależało od ich rodziców. Dziękuję bardzo.